karni. 3, 2, 1, 0, start. Ciach, siema. Panie i panowie, powitajcie Kwiatka. Kwiatka już witałeś, teraz coś innego witamy. Jeszcze raz. Panie i panowie, powitajcie Nadię. O, powitajcie Nadię, to jest dobre powitanie. Siema Nuśka, siema Gutek. Cześć Berbeluszku. Słuchajcie, mamy dzisiaj specjalnego... I Szymonka powitajcie. Szymonek, chodź na kolanka. Zobacz, Guciu, czy dobrze jesteśmy widoczni. Kocham. Ja cię bardzo kocham, wiesz? Troszkę się stęskniliśmy, bo byłem na rozjaździe, wiesz? Słuchajcie, mamy dzisiaj specjalny odcinek i specjalnego gościa. Czy dobrze widać, słuchajcie, naszego przyjaciela Oskara w telewizji? Zobaczę. Zobacz. Dobrze widać? Czy przybliżamy troszkę zoomik? Widać dobrze, tak? Przybliżyć. Ale czekaj, może tak... Czekaj sekundeczkę, Oskarku. Czekaj. Ja troszeczkę przybliżę zoomik, tak żeby jeszcze nas było widać. Halo, halo. Powiedz coś, Oskarku, żebyśmy cię usłyszeli. Jesteś na linii? Słyszę. No super, no to teraz możesz się przywitać z widzami. Cześć. No słuchajcie, witam was serdecznie, Oskar. Oskar nas troszkę słabiej słyszy, dlatego ja będę troszkę głośniej mówił. Słuchajcie, tak mamy skonstruowaną kamerkę. Teraz jesteśmy, słuchajcie, w Skype'ie. Oskar przygotował super niespodziane. Będziemy... Kudła, ty. Ale już teraz chodź do mnie tu na kolanka. Chodź do mnie na kolanka i posiedź troszeczkę, bo Oskar przygotował dla nas super niespodziankę, dobra? Także oddajemy głos do studia. Halo, halo, Włodku, jak ty słyszysz? Dobra, to ja już mam tu... Po kolei od 1 do 6 te limitki i tam jeszcze będą takie specjalne dodatkowe karty. Czyli wprowadzamy naszych widzów, Oskarku, wprowadzamy naszych widzów. Przygotowałeś dla nas specjalnie konkurs i teraz będziemy losować w cyfrach od 1 do 6, kto wygra najlepszą kartę. Dobrze to zrozumiałem? Tak, dobrze. I słuchaj, z tego co jeszcze wiem, to w trakcie tej wymiany, którą teraz robimy i tego konkursu, będą jeszcze zakupy, zgadza się? Tak. Czy to będzie, słuchaj, jaka edycja, przypomnij mi? Champions League 13-14 i... Aha, czyli będą mi takie i takie karty. Słuchaj, kto będzie miał losować? Nasza maszyna kudłata? Tak, ja. On mówi tak, ja, to nie masz wyjścia. W takim razie jesteś na maszynę kudłatą skazany. Kudłaty ma obiecaną niespodziankę, dlatego jest bardzo grzeczny. Guteczku, jakbyś nie zasłaniał kamerki z naszym Oskarkiem. W takim razie, Oskarku, słuchaj, a których ile to będzie saszetek, to kudłaty by teraz jakby to zrobił? No to... 10. 5 tych, tak? Pięć tych. W takim razie, słuchaj, zobacz. Ja teraz daję tutaj boksik brazylijski. I to jest, słuchaj, boksik brazylijski. I teraz powiem ci tak. Kudłaty, losuj 5 saszetek tutaj. Dawaj tatusiowi. Odsuń troszeczkę do kamerki. Jeden. Teraz dalej. Dwa. Tutaj, bliżej. Bo on karton złapał. No, dawaj szybciutko. Dwa. Super. Trzy. O, tutaj dostałeś dubla, czuję. Oj, za dużo teraz wziąłeś, czyli mamy 4 i mamy 5. Te odkładaj. Teraz daj Gutek mi Champions League. Słuchajcie, mamy przygotowane dla ciebie, bo zaraz ci powiem, ja mam dla ciebie też przygotowaną niespodziankę. Także zaraz będziemy losować, Oskarku, jeszcze chwilkę. Nuśka się chciała przywitać. Przywitaj się z Oskarkiem, widzę, że wjechałaś do kamerki. Jest Naduśka. Kudłaty też chce się już teraz przywitać. No to dawaj się przywitaj, powiedz tu ładnie do kamerki. Teraz tam, powiedz do niego cześć, Oskar. Widzisz? Też cię widzi. Słuchaj, czekaj, bo straciliśmy głos. Jesteś, Oskarku? Mów coś. Halo. Jest okej. Okay. Bo ja mam tu takie łącze, że może być nie słychać. Kudłaty, chodź jeszcze wybieraj 5 saszetek. Chodź tu szybciutko. Dawaj szybciutko. Jeszcze raz, lecimy. Raz. Ile? Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchaj, mamy dla ciebie przygotowane, odłożone, słuchaj, 10 saszetek. Natomiast chciałem ci teraz powiedzieć jedną rzecz. Najpierw będziemy losować jakby twój konkurs, dobra? A potem, Oskarku, my mamy z Gutkiem niespodziankę i będziesz w tej niespodziance brał udział. Będziesz mógł wygrać u nas również nagrodę. Także ty zaczynaj pierwszy. Co my mamy robić? Twoja kolej, mów. Moja kolej! Cichutko. Mam tutaj rozstawione 6 limitek z Champions League 2010. 2011 to... Słuchaj, 2010? Ja dobrze słyszę? Wybiera od 1 do 6 cyfrę.
Słuchaj, to są limitki z 2010 roku? Tak. Tak. No to jestem, powiem ci, zaskoczony, bardzo miło i przyjemnie. Słuchajcie, kto zaczyna pierwszy? Może Kudłaty, bo jest najmłodszy. Kudłaty, chodź tu szybciutko. Dawaj szybko. Kudłaty! Właśnie poleciał. Kudłaty, chodź szybko. Powiedz jedną cyfrę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 czy 6? Mów szybciutko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Którą cyfrę? Powiedz jedną cyfrę. 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. Powiedz szybko. 1 powiedział. Kudłaty trafił jedynkę. Proszę nam pokazać, co się tam dzieje. Uwaga. Czawi. Czawi z 2010. Brawo, Kudłaty. Piątka. Dawaj, Riku. Ciach, super kartę trafiłeś. Ale dobry. Pan Bommel. Iwan Bommel to w bonusie pod spodem. No, Kudłaty, wiesz co, rewelacja. Trafiłeś Krzawiego i Iwan Bommela. Chodź zobaczysz tu, chodź zobaczysz tu. Zobacz, jakie piękne karciochy. Ale wiecie co, parę dni się nie widzieliśmy. Zobacz, jakie piękne. Van Bommel i... Co to? Czempion! To jest czempion! To jest czempion, słuchaj! To nie jest limitka, to jest limitka i czempion. Rewelacyjne karty, słuchaj. Już nie mogę się doczekać, jestem podniecony bardzo. Teraz w takim razie na Dusia. Lecimy po kolei. Mów teraz, już jedynki nie możesz. 2, 3, 4 lub 5 lub 6. Na Dusia bierze szóstkę. Dostała szóstkę w szkole. Zobacz, dostałaś Arszawina, limitowaną edycję. I jest bonus? Tata! I Mastera Schweinsteigera, Nusiek, wiecie co? Teraz jeszcze tak najlepiej. Słuchajcie, no nie wiem, kto to najlepiej. Tak, czekaj, bo się, no. Mam 3 latka. Masz 3 latka, 3,5. Potem się nauczymy fajnego wiersza. Sięgam głową, to jest ja. Teraz Gutek wybiera. No. 5+. Piąteczkę mu. To teraz wybiera. To jest Lampard. No, jest. Proszę, mamy z Chelsea. A to jest, słuchaj, Lampard... No dwa razy Chelsea, to miało być dla mnie, ale Gutek mi zawinął moją Chelsiastkę ukochaną. Weź zabierz go, bo Kudłaty jest strasznie podekscytowany, wpadł nam w autografy. Goń do mamy, gonisiu. Kudłaty jest strasznie napompowany energią, no. No właśnie, to zabierz tamtą dwutku te autografy. Słuchaj, czekaj sekundkę, bo mieliśmy małą awarię na plamie. Reżyser mnie przygotował. Kudłaty jest bardzo napompowany, bardzo dzisiaj jest podniecony. Ale to dlatego, że się nie widzieliśmy długo, prawda? Daj buzi, Rynku. Dawaj buzi. Dawaj buźki szybko. Super. Idź, ściągnij sobie teraz skarpetki, bo się śliskasz cały czas. A to 2 czy 4? Teraz ja. 2 albo 4. Słuchaj, wiesz co? W takim razie... Ja 3. Ja biorę 3, Oskarku. Dawaj dla mnie trójeczkę. O, no to ma pan Farda. Jest! Wow. I Runej Top Master. Wow. Ja się kręcę! Ja się to... Słuchaj, a popatrz teraz po wynikach, u kogo jest najpuściej. Pomijając Oskarku, słuchaj, popatrz na karcie, która karta jest najdroższa. W sensie najwyższa. Ile ma punktów? Ile ma punktów? Myślę, że pan trafił najlepiej i... Kudłaty. Ten. I Kudłacz. A Kudłacz, zobacz, Kudłacz miał wyższą kartę ode mnie w punktach, czy ja? No, raczej pan. To w takim razie muszę wam, to muszę wam... Ale tą limitką muszę mieć. To muszę... Słuchajcie, to muszę wam zakomunikować, kochani, że w takim razie wygrałem czekoladkę, którą zjemy wszyscy. Teraz słuchajcie, ja robię malutkie, Oskarku, zbliżenie na ciebie i mam gorącą prośbę, jakbyś mógł pokazać po jednej karcie do kamerki, każdej jednej, dobrze? Zobaczycie, kochani, jakie piękne karty wygraliśmy. Oskarku, jak możesz, pokaż jeszcze raz, kto co wygrał. Teraz masz tylko siebie w kamerze jako monitor, wiesz? Dobra, dobra. No, prosimy pokazać. Kudłaty. Czawi. Zobaczcie, Kudłaty ma Czawiego z 2010, limitowana edycja, oraz... I... Odsuń Nusia. Czempion Van Bommel. I czempion Van Bommel, super. I to są karty Kudłatego. Teraz pokazujemy karty na Dusi. To... Arszawin. No super, piękna karta. Limited. I Schweinsteiger Master. No piękne karty, rewelacja, słuchaj. Teraz proszę pokazać, co Guciu wygrał. Tam 2 razy Chelsea była. Lampard. No piękny. I Torres. Master. Ale tato, słuchajcie, tato. Coś pięknego. Teraz tatuś chciałby swoje zobaczyć. Jak tato. Mogę prosić o swoje, tato, trójeczkę. Wiesz, że Torres
poszedł do Milanu. Robin. Do Milanu poszedł Torres? Robin jest piękny. Za Balotelego. I Wayne Rooney. I Wayne Rooney, wiesz a, co? Ej, Oscar, a ile Rooney Topmaster ma punktów? Na obronie ma 88, a na ataku ma 108. Słuchajcie, Oskarku, przepiękne karty dla nas przygotowałeś, a ja teraz chciałem ci powiedzieć, kochany, tak. Dlatego, że powiedzmy, to jest pierwsza część filmu, a zrobimy dwie części filmu. I teraz tak, w pierwszej części, kudłaty, chciałem ci zakomunikować, że najprawdopodobniej z tobą wygrałem, ale kochani, jeszcze nie mówimy na pewno, bo prosimy was bardzo... Czekajcie chwileczkę. Prosimy bardzo was o wskazanie, które karty waszym zdaniem są najmocniejsze. Przypominam, że to jest edycja z 2000... Chodź tu, ja muszę ci ściągnąć skarpetki, bo ty się ślizgasz, mój berbeluchu. A dzisiaj troszeczkę napaliliśmy w kominku, także podłoga jest cieplutka. I możesz latać bez skarpetek. No. Ona też może ściągnąć. Proszę, zanieś mamusi. I tak jest, zanieś teraz mamusi. I teraz słuchajcie, kochani. Wtedy pan wygrał, co wtedy jeszcze robiłem. Tak. Ten wcześniejszy konkurs to 13-14 Champions League, to miał pan Neymara. Guciu miał Yaya Touré, a Kudłaty miał Van Persiego. Słuchajcie, był już taki konkurs. Jeszcze dorzuciłem Guciowi Game Changera. Royce'a. Ciagla Oskarka. Oskarek, jesteś wielki. Kochani, muszę wam powiedzieć, że z Oskarkiem robiliśmy już taki konkurs bez Skype'a, także my już jesteśmy po pierwszym takim naszym pisanym. Dosyć dużo piszemy razem na Facebooku. To jest naprawdę wspaniały facet. Polecamy go gorąco do wymian. Oskarku, skąd jesteś, powiedz? Ja z Zielonki, to niedaleko Warszawy. Niedaleko Warszawy, słuchajcie, z Zielonki. Komu kibicujesz? Do Legii ci najbliżej? Powiem ci, że chciałem pogratulować, bo Legia robi teraz niesamowite rzeczy, są na niesamowitym gazie. Jako pierwsza polska drużyna tyle meczy z rzędu wygrali, słuchajcie, w ligach europejskich. Trzymamy puchary, oby poszli jak najdalej. Wcale bym się nie obraził za jakiś półfinał, czy choćby finał, bo no, wygrana to trochę tak dla mnie brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale trzymam kciuki do samego końca. Tak. A jakie były tam karty z 2 i 4? Słuchajcie, Gutek jest ciekawy, jakie karty były na 2 i 4. Pokazujemy je, czy zostawiamy w niewiedzy? Bo zostały dwie cyfry. No nie. Już teraz to właśnie nie wiem, pod jakimi numerami to było, bo jest pomieszane. Słuchajcie, Oskarku, poczekaj chwileczkę. Dobra, już. W dwójce i czwórce tak. Można było trafić to tak. Na nich, w dwójce. Ucisz go troszkę. Słuchaj, no przepiękne karty, Gutek na Fabregasa zrobił kwadratowe oczy, słuchaj. Oskarku, poczekaj chwileczkę, dobrze? Bo ja teraz powiem dwa słowa do naszych widzów. My mamy małe lagi, przez to, że rozmawiamy po Skype'ie, jest piątek, jest sobota wieczorem. Dużo ludzi rozmawia w tej chwili przez Skype'a, dlatego idzie z troszeczkę takim małym opóźnieniem. Wiesz, jest kilka sekund, ty mnie później słyszysz, jak ja mówię. Natomiast chciałem dwa słowa powiedzieć naszym widzom w tym momencie. Naprawdę jeszcze raz ci bardzo dziękując. Natomiast my zrobimy drugą część, w którą również zapraszam ciebie, Oskarku. My będziemy dla ciebie teraz losować nagrodę. Natomiast chcieliśmy jeszcze raz naprawdę podziękować za świetny pomysł. Kudłaty, co się dzieje, kochany? Jest jeszcze za późno, żeby, za wcześnie, żeby płakać. Sonię. Sonię chciałeś karmić? To Nadia ci da. Dajcie mu trochę jedzenia. Dajcie mu trochę, niech karmi. On uwielbia karmić naszą Sonię. Tak. Jeszcze z Manchesteru. Ale ma piękne karty. I Lamparda Mastera. Jeju, jakie ty masz prześliczne karty, wiesz co, Oskarku? Ja spróbuję jeszcze tak wymyśleć, żebyśmy jeszcze coś kiedyś, przyjacielu kochany, wymienili. Natomiast mówię, w tym momencie zamykamy ten odcinek, bo czas nas goni. Zaraz otworzymy drugi odcinek. Także kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w drugiej części spotkania na Skype'ie z naszym przyjacielem Oskarem. Przypominam, grałem w konkursie w opinii Oscara, natomiast czekamy na wasze opinie, to wy napiszcie w opiniach filmiku, kto waszym zdaniem wygrał, kto dostał najlepsze karty. Natomiast my w tym momencie te karty faktycznie, fizycznie dostaniemy, do nas idzie przesyłka od Oscara po tym programie. My dla Oscara mamy przygotowane saszetki, a w drugim odcinku mamy dla niego przygotowaną niespodziankę.
Także bądźcie z nami, zapraszamy na drugą część. 15 minuta, cięcie.